spotykamy się już tradycyjnie na przemyśleniach wielkanocnych organizowanych przez Klub Seniora Szarotka w Rzeczycy. Jest to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w tradycję naszej gminy. Jak tutaj dzisiaj pani prezes klubu seniora, pani Tereska Kuraszyk wspomniała, od 2016 roku osobiście chyba nie wyobrażam sobie już tego przygotowania do Wielkanocy bez właśnie spotkania przedwielkanocnego w Rzeczycy. Piękne wspomnienie, montaż słowno-muzyczny, chwila zadumy nad tym czasem obecnym wielkopostnym, ale i też dużo radości, uśmiechu, takiej przyjacielskiej atmosfery, bo Wielkanoc jest też takim świętem zmartwychwstania, radości nadchodzącej wiosny. Także to wszystko widać w tym właśnie dzisiejszym wydarzeniu. I co bardzo istotne, Klub Seniora Szarotka w Rzeczycy wraz ze Stowarzyszeniem Moja Gmina, które wspiera klub w realizacji tego zadania, starają się właśnie zebrać nas tutaj razem, integrować w tą niedzielę palmową, tak żeby spędzić wspólnie czas w uśmiechu, w radości, właśnie w przyjaźni. Jest to bardzo, bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności. Dzisiejsze zadanie jest realizowane w ramach dotacji przyznanej przez gminę Międzyrzec dla Stowarzyszenia Moja Gmina. Także staramy się, czy to stowarzyszenia, czy kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe wspierać, bo to, co niematerialne, co właśnie takie duchowe, jest bardzo istotne, żeby integrować naszych mieszkańców, i to zaangażowanie społeczników, osób, które tutaj poświęcają swój czas, żebyśmy mogli się właśnie dzisiaj spotkać, jest bardzo, bardzo cenne. Bez tego te wszystkie obiekty, które powstają, remontowane remizy, świetlice, nie miałyby swojego wyrazu, nie miałyby swojego celu. Dlatego jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w dzisiejszą inicjatywę i życzenia również u progu nadchodzących świąt zdrowej, rodzinnej atmosfery. Ze strony pana wójta Krzysztofa Adamowicza przekazuję ze strony własnej, aby te święta były dla nas radosne, rodzinne i zdrowe. Wielki Post to czas, by lepiej zrozumieć sens cierpienia. Wielki Post to czas, by lepiej zrozumieć miłość Boga. Młodzi chłopcy, dziewczęta pogadują sąsiadki, sąsiedzi, przystrojeni starannie od święta. Każdy trzyma gałązkę wierzbową, bibułkami jaskrawie osprzoną, idą miedzą i drogą wioskową, drogą, piaskiem i słońcem złoconą. Niebo czystym błękitem połyska, jak rozgłośnie dzwona biją w kościele. Aż się czegoś radują ludziska w tą wiosenną, palmową niedzielę. Robimy to cyklicznie od 2016 roku, czyli z przerwą tą covidową, i to jest poświęcone przygotowaniom do świąt wielkanocnych. Oparte to jest na faktach zawartych w Biblii, przekazywanych nam w kościołach i w wierze naszej katolickiej. Tego bardzo pilnujemy. Bardzo tematycznie przygotowaliśmy się z dekoracjami, stół wielkanocny, nawet te kierbaszowe cudeńka były też robione. Mąż też to kupował i tu wnukom, i to zawsze tak hołdujemy temu. Potrawy i też takie stricte, przypominające nam, wskazujące na potrawy tego śniadania wielkanocnego. Robiliśmy to sami, wszystko zrobiliśmy sami. Była to inwencja twórcza naszych członków, tak jak scenariusz, tu pani Zosia się tym zajmuje, i tak mamy takie trochę role podzielone, ja to może bardziej tak organizacyjnie, pani Ala i pani Agata pisankami, dekoracją, pani Zosia scenariuszem, aczkolwiek dużo osób innych również się w to włącza. Właściwie każdy ma swój udział, swoje miejsce.
i dobrze nam się współpracuje. No tu jeszcze trzeba też zauważyć, co nas cieszy, że jeszcze są w dalszym ciągu nasze dziewczynki, to są z dobrej woli, one przychodzą do nas. Jak długo to tylko od nich będzie zależało, no bo to wiadomo, potem panieneczki, to różnie to, ale. I tutaj trzeba przyznać, że te spódniczki były specjalnie szyte, o właśnie, przez tą babcię, naszą członkinię, to jest babcia jednej z tych pań, specjalnie na tą okazję, pani bezpłatnie to wszystko uszyła, że i zrobiliśmy te kwiatki, żeby każdy dostał kwiatek i prezentował się dziewczynki. I uważam, że to jest bardzo dobre, bo nie tylko praca na rzecz takiej ogólnej wsi, ale też trzeba wyszczególniać dzieci, prawda? Bo jest inna praca, współpraca z dzieckiem, ze starszą osobą. No nie wiem, no, mamy kilku nauczycieli, to może i my jesteśmy wśród naszych członków skażeni tą właśnie taką gradacją. No i tym doborem i tematycznym bardzo o to dbamy. To nie są takie wymyślone od gdzieś. I trzeba, muszę pochwalić też nasze członkinie, że co roku nie powtórzyła nam się nigdy scenografia i nie powtórzyło nam się nigdy dekoracja. Aby były chęci, wysiłek wiadomo, jeden może troszkę, drugi może więcej. No wiadomo, zgodne to jest z PESEL-em naszym. Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał, jakoby w srogiej męce grzesznika objąć chciał. Na tych, co z niego szydzą, spojrzenie słodkie śle, przebacza, bo nie wiedzą, że przecież czynią źle. Staramy się na miarę możliwości przekazać społeczeństwu niektóre sprawy wiążące się z wiarą, z kulturą wsi, przekazać, pokazywać dawne dzieje. Nagrywane było wesele, przedtem było bardzo dobrze to wyszło. No to organizowaliśmy, wyszły nam takie dla dzieci sztuki, to kot w butach, to czerwony kapturek. No i tutaj przyjęte to było, bo była cała sala. Przeważnie chodzi nam o młodzież, żeby to przekazać dla młodzieży. I to, co my jeszcze, bo też w ramach klubu seniora, taką sztukę żeśmy reprezentowali i tam później było to kolędowanie razem z gwiazdą, z kozą, takie to tradycje, to było przyjęte przez młodzież. Występowaliśmy w Tłuszczu nawet jeszcze na tym. To wszystko w ramach działalności tego klubu. Włos mi się pomalował na tym już około 80, ale no cały czas staram się uczestniczyć jakoś tam w tych społecznie, w tych różnych, to w straży, to tutaj w klubie. No jednak Warto, bo nie chodzi nam, jak już powiedziałem, szczególnie o młodzież, żeby dać młodzieży i pokazać. To już jest inna wieś, jak była 50 lat temu. No i dlatego to chcemy, skoro jeszcze co chętnie. I oni raczej interesują się, pytają, bo o wielu rzeczach to jeszcze nie słyszeli pierwszy raz. Pytają, co? Nawet z wnukami, bo w tej chwili, nawet i dzisiaj byli. Czy podczas tej sztuki wesela, czy podczas tych, przedstawialiśmy, tam było od wiosny aż do praktycznie do jesieni działalność, to wielu z nich nie, jak to mówię, krótko mówiąc, nie widziało ani kosy. Bo niebo już w tej chwili teraz nie ma. A to były i sianokosy, i żniwa pokazane, te wszystkie. A to wicie palm, wicie, to jest na Zielnej, na 15 sierpnia. To było w tym wszystko. I to chodzi o przekazanie młodzieży tych tradycji, co były poprzednie. Dzień Zmartwychwstania, szczere życzenia. Szczęścia, zdrowia, wiele powodzenia.
Niech droga życia różami się ściele, a Bóg błogosławi zawsze w każdym dziele. Z okazji Wielkanocy ślemy Wam najlepsze wiosenne życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi łaskami i da Wam moc pokonywania codziennych trudności życia.